co takiego się stało, że pan wójt przyjechał do Kędzierza-Koźla protestować? No, chcieliśmy wyrazić nasz sprzeciw wobec haniebnym decyzjom, które zapadły na szczeblu parlamentarnym, rządowym. Decyzjom, które w sposób jawny, bez ogródek, dyskryminują społeczność mniejszości niemieckiej, ale tak przede wszystkim uderzają we wszystkie dzieci, które w ten sposób poprzez te decyzje zostały poszkodowane i po prostu są dyskryminowane. Ograniczając środki na finansowanie nauki języka mniejszości, jednej tylko mniejszości, mniejszości niemieckiej, oraz ograniczając ilość godzin z 3 do 1, tak naprawdę pokazuje się tym dzieciom, mówi się tym dzieciom, że są w tym państwie dziećmi drugiej kategorii, że przysługuje im mniej praw niż dzieciom z innych mniejszości w innych częściach kraju, że mogą się uczyć tylko jednej godziny swojego języka, podczas gdy dzieci z mniejszości litewskiej mogą się uczyć tego języka w wymiarze 3 godzin, podobnie dzieci białoruskie, kaszubskie, i to jest po prostu nie do pomyślenia w demokratycznym państwie prawa, w państwie, które jest członkiem Unii Europejskiej, że w sposób jawny, bez żadnych ogródek dyskryminuje się jakąś społeczność ze względu na narodowość. I to jest sytuacja, z którą musimy się oczywiście zmierzyć, my jako samorządowcy przede wszystkim, bo na nas spada ciężar jakby uregulowania tych kwestii i wyjścia z tej sytuacji jakoś z twarzą. Ta sytuacja uderza oczywiście w finanse samorządów, finanse szkół, ale przede wszystkim... Proszę, czyli protestujecie, bo zabrali wam kasę? Nie, protestujemy dlatego, że są krzywdzone dzieci, które po prostu są jakby stygmatyzowane i dyskryminowane ze względu na narodowość. I jakby cały kuriozum tej sytuacji polega na tym, że sytuacja ta dotyka nie tylko przedstawicieli dzieci z rodzin związanych z mniejszością niemiecką, ale tak naprawdę wszystkich dzieci, które korzystały z tej nauki języka mniejszości, bo każde dziecko miało do tego prawo na podstawie złożonej przez rodzica deklaracji jakby woli nauki tego języka, co oczywiście nie ma żadnego związku z przynależnością do tej czy innej mniejszości. Deklaracja nauki języka mniejszości mówi tylko o tym, że rodzic chce, by dziecko takiego języka się uczyło. Jest to dosyć oczywiste. W różnych częściach Europy języków, że tak powiem, mniejszościowych uczą się nie tylko przedstawiciele danej mniejszości, ale również przedstawiciele większości, którzy z tą mniejszością po prostu współzamieszkują region. I to jest dosyć normalne i oczywiste. Jaka jest skala problemu na przykład w gminie Reszka Wieś? No to jest, jeżeli mówimy o względach finansowych, to tylko w tym roku jest to 500 000 mniej, które wpłynie do systemu jakby oświatowego. W przyszłym roku jest to prawie 1,5 miliona złotych mniej w systemie. To oczywiście się przekłada na cięcia w innych sferach życia gminy, gdzie po prostu musimy tych środków gdzieś poszukać, żeby po prostu tą lukę w finansowaniu oświaty uzupełnić. To jest również luka, jeżeli chodzi o zatrudnienie nauczycieli, bo jeżeli do tej pory ten wymiar godzin pozwalał zatrudniać w gminie 5 germanistów, to ograniczenie, że tak powiem, o 2/3 tego wymiaru sprawia, że przynajmniej 2 nauczycieli musiałbym po prostu zwolnić, czy jakby szkoły musiałyby zwolnić. A przede wszystkim to się przekłada po prostu na szanse edukacyjne dzieci, bo zabiera się im 2/3 języka, nauki języka, który tak naprawdę stanowił o konkurencyjności na rynku pracy, czy w ogóle szansach, że tak powiem, edukacyjnych w przyszłości. Mówi pan to jako wójt, ale nie tylko. Nie, mówię to przede wszystkim jako rodzic takich właśnie dzieciaków, które tego języka się uczyły, i jako obywatel. Obywatel, który płaci w tym kraju podatki, który ciężko dla tego kraju pracuje, a teraz ktoś, no pchany jakimiś pobudkami, że tak powiem, osobistymi czy politycznymi, próbuje powiedzieć, że moje dzieci są obywatelami drugiej kategorii w tym państwie.